Cześć, witam was w nowej serii. I mówię seria, bo w Kingdom Rush już graliśmy i ja nie mam wątpliwości, że Kingdom Rush Vengeance, czyli zemsta, dobrze mówię, będzie na pewno dobrą częścią. To już jest chyba czwarta część gry. Było Kingdom Rush, Kingdom Rush Frontiers, Kingdom Rush Origins. No i teraz jest Vengeance. Zobaczymy, z czym to się je. To jest wiadomo, że to będzie na pewno tower defense jakiś. Ale co tu będziemy robić? Mam nadzieję, że nie będzie za dużo rzeczy do kupowania. Dobra. Gdzieś tam w jakimś, nie wiem. Ojeju. Tu mi jakieś powiadomienia wyskakują. Coś się stało, do czegoś się dokopał. Ktoś się obudził, jakiś król. O nie. O tak. Ups. Aha, bo on go jest. O, w końcu się wydostałem. Jedyne, czego teraz potrzebuję, to kąpieli. Co to jest? Nie, co się stało z jego zamkiem? Ktoś cyrk z niego zrobił. O, widzicie to? Wiadomo, tu się musimy bronić. To jest standard. Dwa razy wciskamy, żeby ktoś szedł. I oczywiście szukamy tajnych rzeczy tu na mapie. Co tu może być do kliknięcia? Bo jak wiecie, Kingdom Rush, ale pewnie teraz nic, bo teraz to jest tylko tutorial na razie. Graliście w Kingdom Rush? Napiszcie, że graliście w Kingdom Rush. Chcecie, żebym grał w Kingdom Rush? Dużo odcinków, żebym nagrywał? Zostawcie łapki w górę oczywiście pod tym filmem. Im więcej łapek, tym wiadomo, że tym bardziej wiadomo, że chcecie tego. A jak tych łapek nie będzie dużo, no to ja sobie będę grał tak, jak mi będzie pasowało, tak? Bo na pewno nie będzie tak, że wiecie, wy powiecie Soul, nie graj i ja nie będę grał. Ja gram w takie gry, w które ja chcę, jak wiecie. Summon Demon, ok. New Power. Diabły, dobra. No, więc ja zawsze gram w to, co chcę. Ale z uwagi na to, że na przykład wy bardzo lubicie jakąś grę, to mogę w nią grać częściej, na przykład częściej ją nagrywać, tak? Ale nie ma tak, że z jakiejś gry zrezygnuję. Tu jest dźwięk, czas. No powiem wam, że nieźle to wygląda. Tu chyba... Tu bym chyba tarczowników. Oni będą stali i bronili. Widzicie? To jeszcze jakieś skrzaty tutaj zróbmy. Hero at your command. Okej, możemy dowódcę mieć. A nie, to nie jest dowódca. To jest dowódca. Aha, on jest tu, dobra, tego tu wyślemy. Dobra, oni gdzieś tu powinni być, tak żeby ten mag mógł też strzelać, nie? Dobra, Soul Impact, blast away your enemies with OK. Ale powiedzcie mi, czemu tu dobrzy wyskakują, a ja jestem złymi? Human Worker. Wiecie, o co chodzi? Że my teraz jesteśmy złymi. My jesteśmy jakimiś orkami. A ludzi, bo ludzie są w tym zamku. A my chyba jakby ten zamek atakujemy. Takie dziwne wrażenie. Czwarta fala teraz. Nie widzę tu żadnych tajnych miejsc, wiecie, klikam. A zawsze w Kingdom Rush są takie tajne różne miejsca. A może nie w tym. Tu się nie da upgrade'ować, nie ma nawet co kasy wydawać, bo to jest taka plansza początkowa. Plansza prosta, ładnie to działa. Jak wiecie, ja zawsze BlueStacka używam, żeby grać na komputerze w te gry i nagrywać je. Ale tutaj mi BlueStack nie działał, to tak dla waszej informacji. Musiałem Noxem, jest taki drugi program. To jest, wiecie tam, niewyobrażalne. No i to ich nauczy, żeby nie zadzierać ze mną. O nie, i las mu zniszczyły te maszyny dwarfów. Nic, no trzeba odbić to królestwo. Czyli w tym Kingdom Rushu jesteśmy złymi.
Zdobyliśmy 3 gwiazdki. Tu jest nasz... No, musimy podbić całą krainę. Idziemy najpierw do dwarfów, które nam las wycięły. Okej, okay, no i oczywiście sprawdźmy, co tutaj mamy. Po pierwsze mamy kryształy, które pewnie możemy na upgrade'y wydawać. Albo na odblokowywanie wież. Tu nam się coś odblokowało. A, bo i my teraz możemy ekwipować wieże. Dobra, to się na kolejnych levelach unlockują. Kolejne rodzaje wież. Niektóre, jak widzicie, są płatne. No, jak będziecie chcieli, oglądacie filmy, tak jak mówiłem, wy oglądacie, reklamy lecą. Ja na tych filmach co nieco zarabiam, więc mogę spokojnie płatne wieże też odblokować, wiecie. Myślę, że możemy tak zrobić. Sprawdźmy, co jeszcze jest w sklepie. Tu są power-upy różne. No power-upów ja bym jednak nie kupił. Power-upy to mnie średnio interesują, nie? Tu jest jakiś wybuch, jakieś płomienie, jakiś lód. Co ja bym zdecydowanie kupił, to są herosi. Tu mogę coś wydać, upgrade'y, ale nie mam. To są herosi, bo herosi, moi drodzy, zazwyczaj tak troszeczkę zmieniają grę. To, że on jest na 5 levelu na samym starcie, ale wiecie, takiego smoka na przykład. Czarny smok. No, powiem wam, kuszące, kuszące. Dlatego czekam na informacje od was. Jest tak, Margosa, Mortemis, jakiś taki wybuchowy, jakiś zimowy, Yunpai. To co, nie wiem, człowiek, piec chyba, Doom Tank, to jest czołg. Ale smok, no smok jak smok, nie? Najdroższy to pewnie najlepszy. Tu oczywiście są zwykłe postacie do odblokowania. Wieże, upgrade'y. Coś jeszcze w tym sklepie, bo mi się tu świeci. Aha, po pierwsze można dokupić tych monetek i można sobie tutaj... myślę, że i bez tego będziemy dawać radę. Oczywiście... O, są oferty specjalne. Juggernaut, Punch of Gems, 2200 gemów. Get all the heroes now, moi drodzy. 50% obniżka na wszystkich herosów, moglibyśmy różnymi pograć. No i są też, oj przepraszam, i są też wszystkie wieże. Tak jak mówię, to nie są małe pieniądze, ja wam nie radzę kupować tych rzeczy, jak wygracie. Nie musicie ich kupować, zazwyczaj macie dużo czasu na granie. Ja mam mniej czasu na granie, grajmy na weteranie od razu. Ja mam mało czasu na granie, więc już wam to kiedyś tłumaczyłem, że nie mam czasu grać i na przykład jakiś tam monetek starać się zdobyć, bo... Bo życia by mi nie starczyło na to. Dobra. No nic, no to puszczamy ich. Low damage. Mają bardzo niskie obrażenia. Okej. Aha, i tu są te specjalne. A, i je się kupuje. Okej, dobra, rozumiem. A ci są czasowi? Czy oni po prostu stoją, aż nie zginą? Gdzieś powinno być przyspieszenie czasu, ale chyba nie ma. Puszczę tych też. Mhm. Command your troops. Tak, no to wiemy, żeby tu dowodzić nimi. Upgrade'ów na razie nie ma. Jakiś ptak przeleciał, może ptaka trzeba nacisnąć. Tu coś jest w ogóle. O, otworzyliśmy. O, otworzył, widzieliście? Drzwi otworzył, gdzieś poszedł. Uuu, coś wybuchło. O, pomogliśmy Baldo dostać się do wieży. Dobra, całkiem sporo ich wyszło. Trzeba tu dość szybko reagować. To jest dopiero trzecia fala. No tu by się przydało tych jeszcze. Na wszelki wypadek tu gdzieś. Niech oni tu stoją.
No i na każdej planszy w Kingdom Rush zawsze jest takie, to jest super fajna sprawa, że można takie znajdźki. Wydaje mi się, że jak w orła trafimy, to też coś może być. Więc trzeba tutaj patrzeć, żeby go na nie, że jak będzie leciał, żebyśmy w niego kliknęli, bo to może coś nam dać. O, nie, nie daje nam. Sęp może to jest. Okej, okay, low armor. Czyli tych chyba można z tego, z łuku na przykład. Jak mają niski pancerz. Fear resisted. Okej. Okay. Some enemies wear armor of different strengths. A, nie magiczne. A, czyli on ma niski armor, ale to jest właśnie niski armor. Znaczy ci w ogóle nie mają, a on ma niski, o to chodzi, bo wiecie, ja myślałem, że on ma niski, że ma niższy niż inni. Dobra, magiczne ataki tutaj zrobię. Możemy puszczać. Im szybciej puścimy, tym szybciej kasę dostajemy, nie? Więc to też jest dobra. Nie da z sępami zrobić. Dobra. Tutaj ulepszeń na razie się nie da robić, więc nic nie zrobimy. Dobra, kolejną falę już puszczamy. Nasz bohater troszeczkę pada tutaj, trzeba na to uważać. A kasy mamy całkiem jak na weterana, to powiem wam, no, ale to jest druga plansza, tak? Więc nie można tutaj wymagać, że nie wiadomo jak trudna będzie. Ale Kingdom Rush to jest tak dobra gra. Taką serię z tego nakręcimy. Będzie grane. Zobaczymy, czy na końcu ktoś więcej tutaj będzie leciał. Ale ładnie nam te kryształy, widzę, wpadają, żeby te itemy sobie kupić. Jestem ciekaw, czy jak kupię postacie wszystkie, to czy mi się odblokują wszystkie. No i tyle promienie poszły. Czy mi się wszystkie na przyszłość, czy tylko te, które teraz są? A później będę musiał dokupić. Dobra, 48, 3 gwiazdki. Zobaczmy co teraz. O, jakieś karty. A, itemy. Okej, okay. No i co, wchodzimy im do tego, do tych ich królestwa. Chyba trzeba zrobić porządek. Upgrade'y, no i możemy coś zupgrade'ować. Możemy tą siłę specjalną, ale co to za upgrade'y, co są wieże? Nie. Increase the bonus gold for culling an early wave. Ok, reduce the respawn time of heroes. Wiecie co, to mi się wydaje, że... Co tu jest? Infuse with powerful alchemy. Eksplozje są większe. No to ja bym zrobił, że większe eksplozje. Nie wiem, kto to są Gunis, ale wydaje mi się, że to są ci moi. Herosi, no on chyba level dostał i można mu rozdać. Co to jest? Aim slash a swift and powerful technique slashes an enemy twice. Aha, i to jest chyba ta jego moc specjalna, którą mówił Summoner Pyro. To jest ciekawostka dla mnie. Close to death, he enters a state. A, regeneruje życie, jak ma umrzeć. Wiecie co, ja nie wiem, czy bym tu nie dał jednego. Tu. I jakiś smash. No nie wiem, zobaczymy.
Tu mi znów jakiś... tu, aha, tu są achievementy. O! Okej, dobra. Różne mamy achievementy. Myślałem, że może jeszcze coś można... no dobra, fight. I pamiętajcie, że każdą planszę wielokrotnie... Ty, ale... Nie, czekajcie. Nie, 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 wyjdź. Jeszcze raz zagramy. Bo tam chyba poziom trudności, żeśmy nie ustawili, co to było. Czekajcie. O! No dobra, no nie da się, no. Ktoś nas tu oczekuje, będą się bronić, krasnoludy. Z dwóch kierunków będą szli. No my na pewno będziemy się starali ich tu pokonać. No i tyle, no bo co możemy zrobić? Okej, tu jest jakiś pancernik chodzi, nie wiem co on chce. Tu są jakieś kółka, tu też jest pancernik. Tu są jacyś rycerze schowani. Nie wiem gdzie on te umiejętności, co ja mu włączyłem, gdzie one się później ustawiają. Siedem do 10, very slow. Dobra, no trzeba uważać, bo widzę, że zaczynają powoli przechodzić. I to tak niestety będzie. Tutaj go damy. Ja nie lubię jak trzeba dwóch. Tu są jakieś kryształy. Cię zastanawiam, czy coś tu nie trzeba kliknąć. No pewnie każda plansza ma co innego. Dobra. O, jakieś żuki szybkie. Niedobrze. Widzieliście, jakie żuki idą? O nie, nie, nie. Dobra, chciałem im przejść. No i chyba przejdą. Straciłem dwa życia. No niestety, jeszcze straciłem. Very fast. Znaczy, no poza tym, że one są bardzo szybkie, to tyle. Cała historia ich. Ale jednak. Dobra, powiem wam, że jest ciężko. No nic, no muszą ich zatrzymywać. Ja ich tu puszczam od razu szybciej, no niestety, bo tak trzeba też.
Dobra, jest fajnie, no troszeczkę żeśmy stracili tych żyć. Ale wydaje mi się, że jakoś to się tam uda odrobić. Ile to ma? 3 do 4 obrażeń, szybkie. Krótki dystans. Jakieś roboty, medium armor, maszyna. I co to daje, że to jest maszyna? Gdzie one idą? Ojej, tutaj. Ach, ale ich ulepszyłem teraz. Na dole przechodzą, bo jest za mało obrońców, prawda? A oni zawsze zatrzymują się tam przy jednym czy przy drugim i koniec. To dokładnie tak działa. No, powiem wam, że w tej części na pewno nie będzie łatwo. Ale bronimy się tutaj. Widzę, że się bronimy i to całkiem ładnie. To już jest ostatnia fala. Za 110 jest upgrade tych walczących. Dobra, roboty rozwaliliśmy. Okej, powiększyliśmy tych naszych obrońców tutaj, zobaczymy jak sobie dadzą radę. Skarabeusze przechodzą, ale to też tyle. 180, okej. No szkoda, że te życia tam straciliśmy, nie? Walczą, widzicie? Dobra, idź tam, pomóż. O, mocny ten robot, zjadł nas. No i co? Zwycięstwo. Aj, no dobra, no jednak gwiazdka nam zabrakła. Ja to później myślę, że jak będę na live streamach grał, to sobie będę te misje, które mi brakuje, to będę sobie je uzupełniał po prostu na live, tak? A tutaj na główny kanał YouTube'a to będę wrzucał po prostu aktualne. Okej, okay, upgrade oczywiście. Co to jest? Double damage on each attack. Mamy ulepszonych tych gunisów całych. Cost of tower special skills is now reduced. A to mają specjalne skille, mają wieże. Deadly Tesla Coils. Dobra. Zupgrade'owaliśmy tu. Dobra. Kazan Mines, kopalnie Kazan. Kopalnie Kazan. Jedziemy, kopalnie Kazan, dobra. No oni idą z góry i stamtąd, no my ich musimy tu załatwić, nie? No to nie ma, tu to nie ma w ogóle dyskusji. Wiecie co, ja zrobię restart jeszcze raz, jest. I zrobimy tu jedną i tu jedną. I tyle.
Bo to ewidentnie tutaj trzeba tak zrobić. Dobra, oni sami z siebie nie umierają, nie? No to trzeba ich od razu stawiać. I nie czekać nawet. Nie. I dostawiamy kolejnych. I tu, i stawiamy tych starczami. I tak. Rozwaliłem wózeczek, widzieliście? Na pewno będzie za to jakiś punkt specjalny. Dobra. Wiecie co, zbuduję tu jakiegoś takiego na... dobra, pomogłem komuś tam w kopalniach i się bardzo ucieszył. Okej, o nie, lataj... Jak latające? To niedobrze, bo ja nie wiem, czy ja mam cokolwiek na latające. Na latające to są chyba ci łucznicy, nie? Indiana Jones teraz. Przyleciał. I powiem wam, jak ich więcej będzie tych latających, to będzie problem duży, nie? No, coś mi tu poprzechodzą, ale na razie ich nie ten, nie powstrzymuję. Teraz poszli. Aha, bo ci z dzidami jeszcze potrafią ich bić. Dobra, okej. No, to jest problem, powiem wam, czy te latające, tak? Bo my nie jesteśmy... O, gdzie się krecika rozwaliłem? A ci, co skąd się wzięli? Powiem wam tak. Dobra, wydaje mi się, że tych jakoś obronimy latających. No ale to zawsze, no nie można mieć wszystkiego tak, no. Wiecie jak jest. Gdzieś tam będą latające, gdzieś będą jakieś inne jednostki, no zawsze tak jest. Na razie się tutaj bronimy, no. Mamy jeszcze to, że ci nasi wybuchają jak giną, tak? Tak było napisane, więc... Też jak oni giną, to nie jest do końca tak najgorzej. Aha, to można kasę... Range attack. Oni nas biją z odległości. No to niedobrze. Dobra, no ale postawiliśmy blisko przeciwników, to... Dobra. No i nas będą bili, patrzcie, a całkiem mocno nas biją, chciałem zauważyć. Ten by się mógł odblokować, bo widzę, że oni tam... Okej, wykoleiłem coś. O nie, tu był krecik. O, ale ich ulepszyłem teraz.
40 do 58, strasznie dużo damage'u mają. O wiele więcej niż standardowo, powiem wam. Zauważcie, że oni w ogóle lecą sami. Czy mi umarł ten nasz, mój... Co ten krecik? Niezły zasięg to ma. 310. No nic, no ci co będą lecieć, niestety tu będzie pewien problem z nimi i to zawsze tak będzie niestety. No ale tu są ci oddzid, tu są ci łucznicy, o nie. A takiego jednego postawimy w razie czego będzie tu bronił, nie? Jakby właśnie przeskakiwali. I to samo tu. A tu widzę z przodu bronimy, jest git. Ulepszyłem za 250, teraz ulepszyłem. Dobra, mam krycika. Dobra, mamy ulepszenie. Co to zostało? Uuu, Reapers. O, ten naprawia maszyny. Widzieliście, jakiś koleś, jakiś mechanik idzie. My ich tutaj troszeczkę ulepszymy, tych naszych wojowników. Będą mieli większe obrażenia. 3 do 4, a zwykły ma 1 do 3. No to szału nie ma jakiegoś wielkiego, ale jest na pewno lepiej. Ja mogę tu jeszcze te 250 zwiększyć, czy nie, bo już nie wiem. Mogę. Dobra. No powiem wam, że jest ostro, ale... Ale jednocześnie dajemy radę. Coś siedzi, jakieś oczy. Ale krety poszły. Widzieliście, jak wyskoczyły? Jeden po drugim. No dobra. Powiem wam, że sytuację mamy nieźle tutaj opanowaną. Ci tu teraz nie przejdą za daleko. Aha, bo ja ich mogę też a nie, bo oni jak przejadą, to tu wypadają chyba w ogóle, jak górą przejadą. Aha, jak oni tu przejadą, to później dołem zjeżdżają. No powiem wam, że nieźle to wygląda. Ostatni został. Dobra, moi drodzy, dobra. Koniec tego, bo już ponad pół godziny gramy. Ja czekam na wasze opinie, czekam na wasze oceny. Gry moim zdaniem jest świetna. Lepsza jeszcze niż poprzednie części chyba. Już od razu widać na samym początku, że się bardzo dużo dzieje. Fajnie to wygląda, naprawdę. Zobaczymy. Mapa wydaje się ciekawa.
duża, tu jeszcze jakiś świat mroźny, tu jeszcze jakiś świat wodny w ogóle mroźny. Tu, o masakra, tu jeszcze później pustynia chyba do odblokowania, no. Same ciekawe rzeczy. Ja wam dziękuję za oglądanie. Jeśli wam się podobało, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, żebym ja wiedział, że chcecie więcej Kingdom Rusha. Koniecznie zostawcie komentarz. No i oczywiście możecie dzwoneczek, będzie wam łatwiej oglądać live'y. No i jeśli naprawdę chcecie Kingdom Rusha, to ja kupuję te nowe postacie. Kupuję wieże dodatkowe, żeby była ciekawsza gra, żebyście mogli coś nowego zobaczyć, prawda? Bo nie każdy ma pieniądze, żeby kupić te rzeczy. Ja też nie zachęcam do tego, bo to jest sporo pieniędzy, a można przecież za darmo grać. Ale ja wam mogę takie rzeczy pokazać. Tak więc dziękuję wam za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku, mam nadzieję, z Kingdom Rusha, że mam nadzieję, że będziecie chcieli go oglądać. Trzymajcie się, cześć. O, tu.